Cześć, witajcie. Halo Games rozpędziło się na tyle, że nie potrafi się już chyba zatrzymać. Dopiero co zakończyła się ekspedycja The Cursed. Ekspedycja, w której mogliśmy ubijać kosmiczne duchy, ekspedycja Halloweenowa. Ekspedycja, w której mogliśmy zdobyć już piąty ekspedycyjny statek, całkiem zacny swoją drogą. Nie będę tutaj może nadmieniał, co mi przypomina, czym się tutaj sugerowano przy jego tworzeniu, ale jak już powiedziałem, Halo Games się nie zatrzymuje. Halo Games rzuca kolejnego patcha, w którym dostępna będzie możliwość cross-save'ów. Wiadomo, czasem lepiej jest popykać wygodnie, siedząc z dupskiem na kanapie przed telewizorem, na konsolce. Czasem mamy na tyle dużo czasu, żeby usiąść do peceta, czy też chcielibyśmy sobie pograć w drodze na Steam Decku, czy Switchu. I Halo Games powoli taką funkcjonalność wprowadza. Żeby było jasne, nie jest to jeszcze ogólnie dostępne. Na razie wydaje mi się, że to testowo będzie udostępnione jakiejś tam mniejszej liczbie graczy i będzie sprawdzane, jak to działa. Przesyłanie zapisów między platformami. Z tych powodów potajemnie wprowadzaliśmy technologię tej aktualizacji przez ponad 6 miesięcy. Teraz jesteśmy gotowi, aby rozpocząć udostępnianie cross-save niewielkiej liczbie graczy. Od dziś wszyscy gracze No Man's Sky mogą połączyć swoje konta na różnych platformach na stronie. Wrzucę linka do tych patch notes, będziecie mogli sobie oczywiście sami to przejrzeć. Następnie część graczy zostanie dopuszczona do wersji beta. Uczestnicy wersji beta będą mogli przesyłać i pobierać zapisy z dowolnej połączonej platformy za pośrednictwem ekranu zapisów w grze. W nadchodzących tygodniach wszyscy gracze zostaną do tego zaproszeni. Czyli teoretycznie mamy tego cross-save'a, możemy sobie zaszaleć, ale jeszcze nie wszyscy. No wiadomo, no się tutaj zabezpieczają, start No Man's Sky'a był troszeczkę wyboisty, więc myślę, że wolą sprawdzić, czy to będzie działało, czy nie. No ale taka funkcjonalność się pojawiła i faktycznie myślę, że w przeciągu kilku tygodni, góra miesięcy, będzie spokojnie można przerzucać te save'y. Ale wiecie, co jest jeszcze lepsze? I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Dokładnie. Stało się coś, na co nie liczyłem. Stało się coś, co zawsze chciałem, żeby nastąpiło. Niestety, no, nie wierzyłem, że po raz kolejny będziemy mieli okazję przeżyć kolab No Man's Sky'a z Mass Effectem. Od praktycznie pierwszej części jestem sporym fanem Mass Effecta i fizycznie bolało mnie to, że no, nie posiadam Normandii w swojej flocie w No Man's Sky'u. Jasne, nie jest to statek, którym będziemy mogli latać, jest to fregata, ale to bez znaczenia. Chciałem mieć Normandię w swojej flocie i w końcu będę miał taką możliwość. Halo Games udostępniło powtórkę ekspedycji. To była chyba ekspedycja przyczółek, jeżeli się nie mylę, w której będziemy mogli zdobyć Normandię i dołączyć ją do floty naszych fregat. Dobrze? No kurna, genialnie powiedziałbym. Także wbijamy do kolejnej ekspedycji, wbijamy do ekspedycji drugiej przyczółek, w zasadzie do powtórki tej ekspedycji. Mamy na jej zrobienie 2 tygodnie. Nie jest to
przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ jeszcze nie zacząłem gry, pełna ekspedycja. Powtórki zazwyczaj mamy dość mocno okrojone, więc tutaj najprawdopodobniej będzie podobnie, po prostu będziemy mieli te podstawowe kamienie milowe do zrobienia. I to będziemy Normandię. Dla mnie bomba. Dobrze, słuchajcie, ja uciekam. Sprawy troszeczkę jeszcze mnie prywatne gonią. I widzimy się podczas ekspedycji przyczółek. Na razie, trzymajcie się.